minutki, pół minutki zmienią życie twe. Cześć, witajcie serdecznie moi widzowie i górnicy. Kłania wam się dyżurny kryptosztygar Baksik. W dzisiejszym odcinku będzie troszkę inna forma przekazywania nowych informacji, bo wiele osób oczywiście jeszcze się zastanawia nad zbudowaniem koparki, nad modernizacją obecnych już swoich koparek, które posiadacie. I wiele komentarzy piszecie właśnie na ten temat pod moimi wcześniejszymi materiałami, jak i też dostaję różne fajne, ciekawe maile na swoją pocztę, jak i też oczywiście w naszej grupie na Facebooku też na ten temat wypytujecie, jaką tam koparkę, na co zwrócić uwagę, co, jak złożyć, jakie elementy wam są konieczne i potrzebne i ważne, żeby ta koparka była w miarę fajna, dochodowa i stabilnie pracowała. Więc ten temat już był kilkukrotnie poruszany na moim tutaj kanale. Budowałem już chyba już ze 3 razy taką koparkę, prawda, wam pokazując, na co zwrócić uwagę, symulację. Więc na ten temat już te materiały były. Ale to, moi drodzy, spróbuję ten temat ruszyć od nowa, bo po pewnej właśnie mailu, który wam zaraz poprzeczytam, jednego z widzów, bardzo fajny, taki naprawdę ciekawy mail, i chcę w ten sposób odpowiedzieć właśnie temu widzowi na jego problem, jak i też oczywiście wielu innym widzom, którzy ten temat poruszają, więc chciałem to zebrać do jednego materiału i spróbować od nowa ruszyć ten temat, budując taką koparkę, ale już na rok 2020. Czyli zwracając na pewne inne aspekty możliwości, co jest nam potrzebne i konieczne. Ale to za chwilę. Na oczywiście wstępie zerkniemy sobie na nasze walory giełdowe, bazując na CoinMarketCap. No tak jak widzicie, giełda tak troszkę nam poprawiła się, aczkolwiek były takie tendencje pływające. Tak jak widzicie, był fajny wyż tutaj, pokazuję na Bitcoinie akurat. Było prawie 8500 dochodziło dolara za Bitcoina, aczkolwiek znowu to spadło i tak jak widzicie troszeczkę znowu była tendencja niżowa, bo było 7800 nawet osiągnęliśmy i z powrotem się odbijamy, mamy 8085, a Ethereum 143, ale zobaczmy sobie, moi drodzy, Bitcoin SV, który tak w tej chwili, zobaczcie, jak wywindował 20 prawie 7 punktów procentowych w ciągu doby, no to nie wiem, co tu się dzieje, albo tutaj jest niezła pompa, no albo coś innego tutaj drzemie w tym, prawda, coinie. No wszyscy się przyglądają temu coinowi, no ładnie poszedł w górkę. Moi drodzy, no i Ethereum Classic, zerknijmy, 5,24, wow, no to super, 2,81 w ciągu doby dzisiaj wzrost. Rewelacja. No jak na Ethereum Classic, to naprawdę, kto kopie dalej, to oczywiście no, może to sobie wymienić albo sprzedać, tak jak tam będzie, prawda, chciał zadecydować na ten temat. Ja jeszcze tam obserwuję tą sytuację, mam tych Ethereum Classów spokojnie tam trochę ukopanych, więc chcę wymienić to, przewalutować na ETH na przykład, czy na Bitcoina, zobaczę jak się uda. Ale w tej chwili, żeby to wymienić, no to potrzebuję, żeby znowu dany coin inny był na niżu, a ten Ethereum właśnie Classic na wyżu. To wtedy no najlepiej się kalkuluje zrobić tą wymianę. No zobaczę, na razie obserwuję tą sytuację. No aczkolwiek trochę Bitcoina też chciałbym sobie tam wymienić na walutę fiat, bo oczywiście będzie mi tam do czegoś potrzebna parę złotych finansowo, żeby tutaj sobie zadziałać. Ale ogólnie coś się dzieje, może ku lepszemu, żeby te tendencje były wyżowe dla nas. Zobaczymy, no ja jestem obserwatorem, jak i też oczywiście górnikiem. No to dla mnie tendencja wyżowa no, też jest bardzo istotna, bo wtedy rentowność i dochodowość koparek moich pracujących, jak i też waszych oczywiście, na których wy bazujecie i pracujecie, jest ważna, no bo wtedy inaczej się patrzy, jak się zarobi tam na dobę przynajmniej chociaż te 2 dolary, no ale to jest, mówię, na razie to marzenia. Ok, moi drodzy, wracając do tematu budowy jakiejś tam koparki,
mam tutaj takiego maila. Dostałem od jednego z widzów. Winiś, pozdrawiam cię. I witam. Ostatnio bardzo wciągnąłem się w temat kryptowalut, gdzie głównie od strony technicznej, czyli kopania. Od 2 tygodni ciągle poszerzam swoją wiedzę, jednak dopiero z swoich materiałów naprawdę można się dowiedzieć co i jak. Aktualnie moim głównym celem jest złożenie małej koparki i na niej nauczenie się z czym to się je. Jako iż jednym z moich hobby jest właśnie majsterkowanie i składanie komputerów, chciałbym ją złożyć sam. Bardzo fajnie, no, szacunek i naprawdę świetnie, że lubisz majsterkować, mój drogi, przy komputerach i chcesz sobie coś takiego właśnie zmontować. Posiadam już płytę główną Asroka H81 Bro BTC do Bitcoina. No, bardzo dobra płyta, bardzo fajnie, super, że taką już masz. Na niej procesor i3 45. No, trochę za duży ten procesor. Lepszy byłby Celeron, ale taki akurat pisze, że ma na stanie, prawda, widz. No to super. No to jak wiadomo, szukamy obniżenia kosztów jak najbardziej się da. Dysk do tego SSD 120 GB i 8 GB RAMu. No tego RAMu to bym połowę dał i byłoby bajka, bo więcej nie potrzeba. Kwestii zasilacza wiem, że jest to wydatek rzędu 300 zł i z tym nie powinno być problemu. Gorzej z kartami graficznymi. Sam posiadam RX 570 4 GB. Oprócz tego jeszcze GTX 750 Ti, ale ta karta z tego co mówiłeś kompletnie odpada. No raczej tak, są 750 Ti, no to na dzisiejsze realia, no to raczej nie brałbym tego w żaden sposób pod uwagę do budowania koparki. Długo myślałem, żeby oprzeć moją konstrukcję o te karty. Jednak po obejrzeniu twojego materiału stwierdzam, że lepiej posłuży mi ona jako karta graficzna w moim komputerze stacjonarnym. No to fakt, do stacjonarki może być. Ta GTX 750 Ti. A do koparki zainwestuję w karty NVIDIA. Stąd się biorą moje pytania. Czy nadal najlepszym wyborem będzie GTX 1060 6 GB, czy może zmieniło się coś względem kart AMD i jednak warto rozważyć koparkę opartą na RX 570? Zaraz odpowiem ci, mój widzu tutaj, na te właśnie nurtujące cię pytanka. W moim przypadku prąd nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu, gorzej jest ze studenckim budżetem. Czyli no wiadomo, no student no nie jest zawsze bogaty w zasób portfela. To rozumiem, kiedyś też byłem studentem, to wiadomo, człowiek musiał z pewnych rzeczy rezygnować, żeby coś sobie innego sprawić. Czy uważasz, iż na początek i edukację drugiej karty wystarczą? Dwie karty, przepraszam, wystarczą. Oczywiście w planach będzie figurować późniejsza rozbudowa, jednak aktualnie nie chciałbym inwestować w to aż tyle i spokojnie zgłębiać temat na mniejszej wersji koparki, oczywiście uwzględniając też opłacalność. Z tym właśnie opłacalnością to powiem tak ci, mój drogi, tutaj winiś, że no raczej z dwoma kartami to nie będzie nic opłacalne, bo im mniej kart masz na pokładzie w koparce, tym bardziej ci to wychodzi pod względem zużycia prądu najbardziej kosztownie. Bo najwięcej ci zabierze prądu platforma, a karty to są dwie. To więc one nie będą miały nawet możliwości odrobienia tego, co platforma zużyje. Więc tu, no chcąc nie chcąc, jeśli szukasz opłacalności, musisz zbudować i to w najbliższej przyszłości koparkę minimum na 6 kartach. Wtedy dopiero się rozłoży ten koszt zużytego prądu na te 6 kart i będzie zupełnie inaczej. Opłacalność wtedy zupełnie się poprawnie przedstawia. Ogólnie chciałbym przeznaczyć na zakup dwóch kart i zasilacz około 1500 zł. No, coś można z tego wymyśleć. Chyba, że uda mi się wciągnąć kogoś jeszcze w ten biznes. No super by było, jakby ktoś tam oczywiście ci dołożył, mój drogi. Byłbym wdzięczny, gdybyś był w stanie polecić mi jakieś aukcje kart graficznych, zasilacza, a także stelaż, jako i gdzieśmy wnioskowałem, że jego samodzielna budowa nie będzie najlepszym pomysłem. No oczywiście, że raczej wolałbym kupić gotowy stelaż, sporo jest fajnych, ciekawych ofert, niż samemu składać i skręcać.
Z góry dziękuję za odpowiedź, a także merytoryczne, a zarazem przystępne dla laika materiały, które produkujesz. Wow, bardzo jestem wdzięczny za takie pozytywne oceny moich materiałów, które tutaj ja przedstawiam dla Was, moi widzowie. Moim zdaniem, że są najlepszym źródłem wiedzy w dziedzinie kopania kryptowalut. Pozdrawiam. No ja też Cię pozdrawiam, mój drogi widzu, widziś. Okej. Okay. Czyli reasumując, tą całą kwestię, jaką tutaj zawarłeś, mamy się skupić i chcę Ci dać odpowiedź właśnie na te Twoje problemy. Czy karty GTX, czy karty RX, i żeby się zmieścić w budżecie 1500 zł. Mój drogi, zaczniemy tak, karty graficzne. Tu mamy karty graficzne, prawda, Radeony. Co ja bym proponował? No tu akurat wybrałem oferty tylko i wyłącznie Radeonów, prawda, kup teraz na Allegro, wszystko bazowałem. Cenę nawet wziąłem dość wysoką, bo do 1700 zł. No wiadomo, ty masz budżet 1500 i chcesz budować koparkę z dwoma kartami i zasilaczem, no to oczywiście no, przekroczylibyśmy tą wartość, ale tu do czego zmierzam? No po prostu pokażę dla ciebie, jak i dla innych, co można wybrać jak ciekawego za te pieniądze. Karty wybrałem tutaj, prawda, AMD tylko i wyłącznie, tu są, zaznaczyłem, ok, 6 i 8 gigowe, no bo akurat 6 no to będą te nowsze RX 5600, bo 5500 są 8 gigówki i RX 570 po kolei wszystkie, prawda, żeby były 8 gigowe i AMD. No i patrzmy, co tu mamy. Tu były nowe oferty, a tu mamy za jakąś używkę. Co byśmy tutaj mogli wybrać sensownego? Sensownego, no tu mamy jakiegoś Radeona Gigabyte'a 480 i 8-gigówka. No wydaje się być wyglądem poprawna, używana, do pełni sprawna. 8 karta w oryginalnym opakowaniu, zapraszam. No z informacji no, wychodzi, że karta jest ok, aczkolwiek no, wiele się nie dowiedzieliśmy, czy ma jeszcze jakąś gwarancję, czy już po gwarancji, czy po jakiejś tak, czy to pracowała w koparce, czy nie pracowała. No tego nic tutaj sprzedawca nam nie przedstawił. Cenowo no 490 zł, no nie mało i nie dużo, no zależy też w jakim stanie ta karta jest. Co byśmy tu poszukali? No co ja bym tutaj proponował? O, Radeony RX 580 pulsy 8-gigowe. No jeśli miałbym, prawda, być tutaj jakimś tutaj doradcą twoim, mój drogi, to są używane. Karta działa w wentylowanej czyszczonej obudowie, regularnie czyszczona. Nie posiadam dowodu zakupu ani gwarancji. Czyli kupujemy takie, no nie wiemy co do końca kupujemy. Opisany powyżej ma drobny mankanyzm, że nie wpływa na pracę. Podczas codziennego użytkowania na karcie są w trybie pasywnym. Czasami podczas grania jeden z wentylatorów zaczyna terkotać. Nie wiem z jakiego czasu, dopiero po otwarciu usłyszałem, że tą przepadłość. No to czyli po prostu coś z wentylatorem się jednym czy dwoma już tutaj dzieje na tej karcie. O Jezu, odświeża się. Teraz tu zobaczymy kolejne zdjęcie. No trzeba by najlepiej od razu przejrzeć te wentylatory, doprowadzić je do życia, no sprawdzić jak ona tam, czy wszystko z nimi funkcjonuje. To jest kwestia niewielkiego problemu, o ile oczywiście reszta karty jest sprawna. No, te karty 570 pulsy, no są bardzo dobre karty do miningu i jeśli bym miał być doradcą, no to bym proponował sobie poszukać takich właśnie kart. No może jeszcze w lepszych pieniążkach, prawda? Ktoś tam będzie sprzedawał gdzieś. No powiem tak, że jeśli ja się sugeruję tutaj akurat Allegro portalem, ale no najwięcej, najfajniejszych, ciekawych ofert powiem wam, że znajduje się na grupach, akurat na Facebooku. I tam sobie jest grupa taka właśnie kupię, sprzedam karty, prawda, i koparki. I tam można naprawdę ciekawe oferty znaleźć i dużo, dużo, dużo lepsze są, tańsze niż tu na Allegro oczywiście. Ja akurat będę bazował tutaj materiale na Allegro, no to więc te pieniądze jakie widzicie, no to są takie cenowo z Allegro, ale są też oferty oczywiście dużo lepsze. Co byśmy tu wybrali? No te są bardzo dobre karty.
598 zł. No nie są tanie, nie wiem czy to jest nowa czy używana, zaraz zobaczymy. Używana. Sam posiadam taką kartę, już wiele razy mówiłem, w swoim komputerze, na którym właśnie pracuję i składam materiały, montuję. To no, rewelacyjna karta do wszystkiego, i do obróbki filmowej, i do gier, i do, oczywiście do miningu. U inwestora 8 koparek pracuje, 7, przepraszam, 7 koparek pracuje, tam jest ponad 40 kart właśnie XFX-ów, tych egzemplarzy 8-gigówek 580. No te karty to są no, super, rewelacyjnie działają i mają dobre wyniki w osiągach tam akurat w kopaniu, żadnych problemów. W tych ciężkich warunkach tam w kopalni, które wcześniej zastałem, no najlepiej przeżyły te warunki i nic się nie działo z wentylatorami, do tej pory pracują bardzo dobrze. Ale tak jak powiedziałem, no cena widzicie no 600 zł, no jakby znalazł w lepszych pieniążkach, no to oczywiście też bardzo polecam takie dwie karty sobie zakupić i już jest jakaś tam frajda, bo z takiej karty po zmianie oczywiście BIOS-u możemy osiągnąć no, powyżej 30 MHz stabilnej pracy w kopaniu ETH w algorytmie. No i w Kryptonite też są to karty już, tak jak widzicie, 8-gigowe. Dlatego proponuję, nie szukajcie kart 4-gigowych, bo będą zmiany w tym roku właśnie w maju na temat właśnie ETH, że 4-gigówki będą pomału szły już do odstawki. I ci, którzy mają karty 4-gigowe, będą musieli coś innego ewentualnie się przestawiać do kopania, no bo w ETH-u nie będą mogli sobie nic ukopać. Przynajmniej te, to chyba najważniejsze coiny, już zacznie być problem z nimi. No tutaj pokazuje, że na Samsungach kościach ma tutaj tę kartę. No to wydaje mi się, że no, parametry ma bardzo dobre i no, karta jest świetna, ale no, troszkę cena jest taka, jaka jest. No, dla normalnego użytku to nie jest najdroższa, ale dla, wiadomo, dla ciebie jako tutaj studenta, no to mój drogi, no ile się uda utargować i znaleźć lepszą ofertę, no to tyle będziesz miał w budżecie jeszcze oszczędności. Tu mamy o Nitro Radeona RX-a, też 8-gigowy wersja Special Edition, no to jest tak woli informacji. Tę kartę akurat do miningu to bym trochę tak raczej nie zakupił, no bo to jest super karta do ma jeszcze gwarancję do 2020-01-17. To już się kończy gwarancja 17, to już parę dni jej zostało. To ta karta, no montowałem taki komputer właśnie z tą kartą, no to powiem szczerze, że no robi robotę. To nie podlega tutaj dwóch zdaniom. Pod względem nawet wykończenia jest pięknie zrobiona, ale też i pod względem wydajności. No a to aż miło włączyć jest taką kartę w swoim komputerze. W miningu nie testowałem takiej karty, to trudno mi na 100% się wypowiadać, ale pewnie są jeszcze lepsze wyniki w stosunku do takiej normalnej karty podstawowej wersji. Ale to już jest kwestia 600 zł, no to powiem szczerze, że już bym się bardzo tutaj nie nastawiał na te karty droższego kalibru. No dla ciebie to wiadomo, mój drogi, kupić jak najlepszej cenie, no to dlatego tak tłumaczę i opowiadam, że to będzie chyba, tutaj mamy jeszcze szafiry, no to czyli z koparki, oczywiście po 550 używane, poszukiwane karty szafiry Nitro Plus 8 giga DDR, karta używana w bardzo ładnym stanie wizualnym, w idealnym stanie technicznym, gwarancja uruchomieniowa 30 dni polecam, no to godne może uwagi, no. Tylko tyle, że aha, to one mają podwójne zasilanie i widzisz właśnie tu jest ten, dla ciebie jak i dla was wszystkich, tutaj zwracam uwagę o podwójną sekcję zasilania. Tak jak widzicie mamy 8 plus kolejne mamy jeszcze 6. Czyli wtedy no musimy, jeśli będziemy budować koparkę na takich no 6 kartach, no niestety chcemy czy nie chcemy, musimy mieć 2 zasilacze. Bo nie obsłużą, no jeden nam nie obsłuży tyle podłączeń. Bo to jest dużo, dużo sekcji zasilania tutaj potrzebne. I musimy właśnie posiadać wtedy 2 zasilacze do 6 kart, żeby to obsłużyć. No jest tych kart, widzę, do wyboru. Sprzedawca tutaj przedstawił zdjęcia fajne. Okej. Okay. Co jeszcze tutaj jest? No jest od tej Nitro. No zdjęcia porobione, piękne, w porządku. Wygląda to dość ładnie. Ile tych kart ma? 5 sztuk jeszcze posiada.
Master, czyli jedna się sprzedała, dostało 5, pewnie może miał 6. No to za 550, no tak jak mówię, no jak się nigdzie nic nie znajdzie, no to ewentualnie trzeba się tutaj zastanowić. Chociaż bardziej, jeśli już bym miał takim być tutaj bardziej dopowiedzieć, coś poradzić, no to lepiej wyszłoby kupić te pulsy 570, 8-gigowe. Dlaczego? Bo one mają tylko, moi drodzy, jedno zasilanie, 8-pinowe. Nie mają aż tylu zasilań jak tamte właśnie Nitro, że tamte mają 8 plus 6, a te mają tylko samo 8. Więc wtedy na jednym zasilaczu możemy obsłużyć spokojnie całą koparkę z 6 kartami. Oczywiście jeśli zasilacz będzie na 6 zasileń do PCI Express. To przy takim budżecie, jeśli ty dysponujesz tutaj Winiś, to oczywiście no zostaje ci chyba tylko wybór kart Radeonów. Przynajmniej tych właśnie, które pokazuję tu. Bo teraz zwróćmy uwagę sobie, moi drodzy, na karty używane GeForce'a, czyli GTX'y. Tak jak widzisz i wszyscy też widzowie widzicie, no to ceny za GTX'y no niestety są wyższe. Nawet na też tam grupach, no to też te karty używane, co są sprzedawane, tam wymontowywane z koparek, to też są dosyć droższe. No co ja bym teraz proponował? Jeśli bym miał ci podpowiedzieć, na pewno bym już nie składał koparki na 1060, prawda, 6-gigowej. No, w dzisiejszych możliwościach i wyborze kart, no, na rok 2020 już bym nie brał pod uwagę 1060. Minimum 1070. To jest najlepsza karta w tej chwili z GTX-ów do oczywiście kopania w krypto. Stosunek ceny do wydajności, do efektów, no jest najlepszy. No 1070, 8-gigówka, dobre parametry poboru prądu, ładne hash rate, naprawdę wydajna karta ze stajni GTX-ów, oczywiście z zielonych. To, moi drodzy, tylko i wyłącznie 1070, zwracajcie uwagę. No, ale tak jak widzicie, na grupach można kupić po 700-750 zł za kartę, to już spokojnie 1070 się kupi. A tutaj widzicie, na Allegro są ceny dość duże, no powyżej 900 zł, 800 parę, to dopiero się zaczyna jakaś tam sugerowana rozmowa. No to no tutaj mamy 840 zł, ten akurat wersję Palita. No tą by akurat bym nie kupił, jakoś nie przemawia do mnie. Palit przemawia do mnie jako firma, ale nie w tej wersji Jetstream. No, ta karta jakoś tak nie bardzo mi tak leży do koparki. No, do użytku w komputerze okej, może być, ale w koparce to jakoś tak. Nie bardzo się tutaj mi to widzi, żeby ona była. Inne bym tutaj bardziej wybrał sobie do jakiejś koparki, jeśli bym miał budować na dzień dzisiejszy 1070. 1070 GTX-y no są bardziej uniwersalniejsze, można kopać przeróżne, fajne, ciekawe coiny i naprawdę jeśli bym miał być jakimś tutaj doradcą między Radeonem, oczywiście mając lepszy budżet, a GTX-em 1070, no to wybrałbym GTX-a, no, bez porównania. No. Radeony są świetne do właśnie kopania ETH, Kryptonite'u, nie kwestionuję i nie podważam tego, żeby nikomu, prawda, nie powiedzieć, że co ty opowiadasz, Baksik, za smuty, że Radeony są B. Radeony są świetne, owszem, ale dla tych, którzy lubią grzebać przy kartach, zmieniać coś, bawić się z BIOSami, ileś godzin spędzić na ustawienia OC, wszystkiego dopracowania, dla tych osób Radeony są super. Nie twierdzę, że jakimś tutaj mam punkt zły na to. Ale to jak powiedziałem, dużo tańsze są w zakupie Radeony w stosunku do GeForce'ów, oczywiście GTX'ów. I co jest jeszcze na ich plus? No szybciej się zwrócą, na pewno amortyzacja Radeona będzie krótsza aniżeli GTX'a 1070. Ale no do czego drugiego punktu, prawda, patrząc, to GTX-a się założy, ustawi się raz OC, poświęci się na to 10-15 minut i zapominamy o pracy i koparka pracuje.
a w Radeonach to nieraz godziny albo i dnie spędzamy, żeby dopracować, ustawić tę koparkę do stabilności i do jakiegoś rozsądnego poboru prądu i efektywności kopania. Więc dla tych, którzy no, nie chcą się bawić, nie chcą siedzieć godzinami, testować ustawień na nowo konfiguracji, no to oczywiście no tylko i wyłącznie GTX-y. No, przy nich tam, no, przy GTX-ach to raczej no, nie ma co bawić się i ustawiać, no to jest bardzo mały tam zasób pracy. W tej chwili, no tak jak widzicie, są już te GTX-y 1660, no to już tak jak widzicie, no są to nówki i są pewnie też i używane, gdzieś ktoś może będzie tu sprzedawał. Tu jest za 1000 zł, 1060, 1660, przepraszam, 6 gigów, bo to są 1660, to są następcy, nówka to jest, tak, nowa, co są następcy 1060, 6 gigówek. No to jest wyższa już ta najnowsza technologia tych kart graficznych. Do miningu te 1660, powiem szczerze, że nie do końca się sprawdzają. Jakbym miał być jakimś tutaj podpowiedzieć wam, to do koparki bym ich bardzo nie polecał 1660. Lepiej sobie kupić 1060, a najlepiej to proszę was 1070, 8-gigowa i lepszy wybór będzie do koparki, aniżeli kupić 1660 nówkę. Dla mnie to jest troszeczkę... Ta karta się słabsze ma parametry w hashrate do kopania w wielu, wielu algorytmach w stosunku do 1070 czy nawet 1060 6-gigowej. 1060 bije ją w klasyfikacji pod każdym względem w hashrate. To ta karta jest bardziej ustawiona na oszczędność prądu. Owszem, w poborze prądu wygrywa w stosunku do 1060, ale w efekcie hashrate'u no troszkę przegrywa w stosunku do 1060. Dlatego najlepszym wyborem jest 1070. No tu jest taka wersja. No 1000 zł. Wow. I używana. Powiem szczerze, że cena zaporowa. Za tyle pieniędzy no nie kupiłbym takiej karty w życiu. Ale no tak jak możemy zobaczyć, to dość krótka, jest zgrabna. No i to jest nie nowa, tylko używana karta, ale dość nowej technologii. No to nie jest ta z tych najświeższych, bo te najświeższe to 2070 i 2080, to są inna seria. Ale no dość dobre karty do miningu. To 1070 bardzo oczywiście wam wszystkim polecam. Najlepiej to bez literki TI, bo TI to tylko płacimy za tą nazwę i tam deko trochę lepszego mają tam wyników w hashrate, ale to cenowo jest dość duża odskocznia, więc amortyzacja będzie dużo, dużo dłuższa i nie ma to sensu przepłacanie. Tu mamy 1060 Gaminga X-a MSI 6-gigówka. No, wygląda dość ładnie. Ale cena to jest nówka, tak? Nówka. No, widać wykończenie MSI, no to oczywiście, no, to jest już inny świat. Tak jak powiedziałem, ja mam najwięcej tych kart MSI, właśnie gamingów, X-ów i to w AMD Radeonach i w GTX-ach. Rewelacyjne karty, nie do zajechania. Super karty, gamingi, X-y. Cichutkie, pobór prądu niewielki, temperatury niskie, rewelacja. No, Gaming X to jest sam w sobie, prawda, liderem chyba MSI tutaj wytwarza jakieś technologie najnowszej możliwości, że te karty bardzo dobrze się zachowują i oczywiście też w ustawieniach, tam jakieś na przykład w Radeonach to lepiej się kręcą Gaming X, aniżeli te na przykład, bo też MSI produkuje te armory. No to te armory, no to no troszeczkę to są takie bardziej powiedziałbym cywilne karty dla mniej wymagającego oczywiście użytkownika, ale Gaming X no to już jest takie najlepsze flagowe karty produkowane przez MSI. No tu już mamy ceny, tak jak widzicie, dosyć duże. 1060 za tyle pieniążków, to jest chyba nówka. Nówka. No jakbym miał dzisiaj dać za te 1060 tyle pieniędzy, no to Bogiem a prawdą chyba bym nigdy takiego błędu nie zrobił. No to jak do komputera, do użytku normalnie, no to oczywiście bym kupił, już wolałbym 1660 nawet TI kupić, no za te pieniądze to jeszcze by zostało. No to jest zupełnie inna bajka. No, no albo tu proszę, no 2060, no to już jest całkiem inna technologia.
No to porównanie jedno do drugiego w stosunku do tamtego. No nie wiem, skąd jeszcze takie oferty ktoś sprzedaje, jak te karty już 10-60, no to już na rynku wtórnym można kupić za naprawdę niewielkie pieniądze. Na OLX-ie czy na grupach właśnie na Facebooku 10-60 to spokojnie można kupić od 500 zł. No 500 do 650, 700 to już jest ktoś naprawdę cenę z kosmosu wystawia. To więc dlatego bym się bardzo mocno zastanowił. No tu mamy używane 330 zł, ale to jest MSI P106, czyli to jest tak zwana taka do miningu karta dedykowana. Tu mamy Palita 1060 za 650 zł, 6-gigowa. No, może być. Tylko tyle, że ta cena trochę, za 650 to troszkę dużo. Tu jest 1060 też 650. Kup teraz 750, przepraszam. No to już odpada ten temat. Tu mamy za 550 Asusa Titana jakiegoś. 1070, 8-gigowa, 685 zł. No, bardzo ładna karta. Na uszkodzone stabilizatory. Aha, czyli brak możliwości zwrotu. No, czyli cena jest tańsza, bo jakieś stabilizatory zostały tutaj coś tam uszkadzane. No to na pewno bym już nie zwrócił bardzo na tą uwagę tę kartę, no bo to są pieniądze wydane raz i bezpowrotnie. 1060 Windforce'a. Gigabajta. OC w listopadzie 2018 do 2021 ma jeszcze oczywiście gwarancję. Dość ładna karta, ale tak jak powiedziałem, za te pieniądze 700 zł, no to nie. No to tak jak dla ciebie tam, prawda, z budżetem w granicach 1500 mamy się zmieścić z dwoma kartami, no to zostają tylko i wyłącznie Radeony, te 570 czy 580, które pokazywałem, te pulsy do wyboru, tam dla zakupienia. Ale tak jak tutaj dla innych osób, no to polecam 1070, tylko poszukać na grupach oczywiście, bo Allegro niestety nie jest zbyt tanie tutaj w ofertach. Więc my górnicy niestety nie jesteśmy zasobni w portfele, więc musimy szukać wszędzie, gdzie tylko się da, oszczędności, żeby nie za dużo tych pieniędzy wyjąć na początku na inwestycje zrobienia, zbudowania tej koparki. Teraz do czego tu przeszli? Zasilacze. Pytałeś tam właśnie o zasilacze. Mój drogi i moi drodzy widzowie, co ja bym tu ci proponował? No nie wiem, jaki masz dalszy pomysł na tą swoją ewentualną koparkę. Bo jeśli się zostaniesz i będziesz bawił się na dwóch kartach, ewentualnością do ułożenia jeszcze dwóch do czterech, no to bym ci proponował, czy będą to Radeony, czy to będą oczywiście jakieś inne. Ten zasilacz jest wyśmienity. Sam stosowałem te zasilacze, nie mam w swoich koparkach, ale u jednego z górników, prawda, kupowaliśmy te trzy zasilacze. To sprzęt jest naprawdę dobrej klasy. Nie do zajeżdżenia. Zasilacz Thermaltake Madrid 850. Bardzo dobry zasilacz za rozsądne pieniądze. Ma 6 razy PCI Express zasilanie, 12 razy jest SATA. Wiadomo, wszystkie te do płyty głównej standardowe zasilanie i tu 5 lat gwarancji, cena jest brutto, tak jak tu napisał sprzedawca, bardzo cichy, wolnoobrotowy system chłodzenia i 850 z certyfikatem Gold Plus. No powiem szczerze, co więcej wymagać? Mistrzostwo świata. Naprawdę bardzo dobrze się sprawują te zasilacze i spokojnie na przykład czterema kartami Radeonami, czy tam 1070, 4 na pokładzie, to on nawet się nie spoci. Bardzo dobrze się będzie zachowywał i będzie rewelacyjnie obsługiwał sobie te 4 karty, więc spokojnie ten zasilacz możesz sobie zafundować na początek. Jak będziesz, to jest półmodularny zasilacz, bo tu mamy sekcję zasilania do płyty stałą, a dopinamy kable do wszystkich komponentów. Więc rewelacyjny zasilacz za śmieszne pieniądze. Ewentualnie co jeszcze bym ci polecił, tu mamy Chipteka jakiegoś za 250, 950, tylko nie wiem jakie on ma parametry, co on tu ma.
8-pinowy PCIe, tylko 4 i SATA jest 6, Molech 4. No ten akurat, no taki właśnie, że tylko 4 mamy zasilania do kart graficznych. No, jeśli budujemy niedużą koparkę, też może być. Jak najbardziej fajny zasilacz. To jest używany, z gwarancją tu nic nie napisał sprzedawca. Chętnie odpowie coś, no można by się skontaktować i dopytać się. Ale tak jak mówię, też, o, ten jest świetny zasilacz. Powiem wam, że mam taki zasilacz, tylko model 1200 kupiłem do swojej jednej koparki 1070 jakoś już ponad rok temu. Trzy gwarancje miesiące, 30 dni zwrotu na te, prawda, jeśli byśmy odstąpili. No tu jest używany zasilacz za te pieniądze. Ja kupiłem nówkę 1200 mocy akurat mój. No to zapłaciłem za niego około 500 zł wtedy, prawda, ponad rok temu. No rewelacyjny. Świetny zasilacz wysokiej półki. Tak samo Gold Plus i 1200 moc jest jego. Jest tak ciężki, że widać, że to jest, nie jest jakaś taka podróbka, tylko dobrej klasy naprawdę wykonanie. 6 ma, mój ma 8. 8 ma zasilanie PCI Express, bo 1200 i prawda, Molexy, wszystko, no wszystko pełnie full opcja i to jest pełnomodularny. No, chodzi bez żadnego zająknięcia. Z kartami 1070, 6 na pokładzie, on nawet nie jest obciążony w granicach, no nie wiem, czy 70% nie osiąga nawet tych swoich parametrów mocy. Rewelacyjnie się zachowuje ten zasilacz. No tutaj, tak jak mówię, dla ciebie na początek, no tu jest używany jakiś zasilacz właśnie, to można sobie zastanowić się nad nim, albo jeszcze, no tu mamy Coolmaster, no też bardzo dobra marka, tylko że no już cena jest 280 zł, no to już przekroczymy tę barierę tych, prawda, pieniążków, które tam posiadamy. No albo te, tylko że to są brązy. Ja też mam sporo tych zasilaczy założonych u siebie w chyba 4 koparkach. Bardzo dobre zasilacze. Wszystko kupowałem nowe. To jest 6-miesięczna gwarancja. Świetnie się zachowują. Bardzo stabilnie pracują. Nic się nie dzieje. Naprawdę świetne zasilacze Chipteka. Tylko że to jest w klasie brązu. I to jest półmodularny zasilacz, tak jak widzicie, czyli mamy sekcje dopinane te do podłączeń do kart i do SATA, a Molex, nie Molex, tylko do płyty głównej, całe zasilania sekcja jest już stała. Więc w klasie zasilaczy to do 300 zł, takich używanych, fajnych, coś naprawdę ciekawego znajdziemy, bo oczywiście, no, żebyśmy kupili nowy zasilacz do 300 zł, to naprawdę ciężko będzie, żeby był za te pieniądze, bo parametry nie będą się spełniały. Ale tak jak pokazuję wam tutaj, to do 300 zł używane jest coś ciekawego do wybrania i jeszcze z gwarancjami, ze wszystkim to naprawdę można wybrać. I dla ciebie tutaj winić to też oczywiście polecam właśnie, mój drogi, tego Thermaltake'a. Bardzo dobry zasilacz. Wziąć, zakupić taki sobie. Będziesz zadowolony na wiele, wiele lat pracy spokojnie na tej koparce. No ewentualnie jeszcze, tak jak widzisz, LC Power, ale on troszkę tam tańszy jest. Ale ile on ma tutaj zasilań? 4 razy też PCI Express. No i tu mamy jego moc, o też 850. SATA 9 jest razy. No i zasilanie do płyty głównej, do wszystkiego. 3 lata gwarancji od, no, 2018 roku. No to wiadomo, że był używany tam może w koparce czy coś. No, dobrej klasy też zasilacz. 80 Gold Plus, certyfikat. Godny uwagi, pełne sekcje, wszystko pokazane. Ja mówię, to jest fajny zasilacz też do wyboru. Między tamtym, tym LC Power albo Thermaltake'a, no to już jest kwestia do zastanowienia. Ja bym wybrał bardziej tego Thermaltake'a, bo przynajmniej ma 6 zasilacz. Ten ma tylko 4 do PCI Express, więc bardziej bym oscylował na tego Thermaltake'a, bo sam już 3 takie montowałem i jest to sprawdzona firma. Godne uwagi naprawdę zasilacze. Więc już mamy jakiś ten chyba temat wyjaśniony odnośnie tej budowy dla ciebie koparki, bo dostaje ci 570 8-gigowa Pulsa, Szafirę Puls i dwie takie karty zakupić za dobre pieniążki, plus do tego oczywiście ten zasilacz. Mieści się spokojnie w tym budżecie, 1500 zł jeszcze ci zostanie.
Ale teraz ja chcę wam po prostu też pokazać, moi widzowie, że na przykład myśląc o budowie koparki na dzień dzisiejszy, no co byśmy zwrócili uwagę? No co zwrócilibyśmy uwagę na oczywiście no płyty główne, no to jeśli budujemy koparkę na Intelu, tutaj chcę wam pokazać, no to trzeba zwrócić uwagę na płyty główne, no widzę, że dość dużo właśnie sprzedawców sprzedaje, bo chyba rezygnuje już z kopania, bo jest sporo fajnych, ciekawych pozycji do kupienia za nieduże pieniądze. No tutaj nawet ta Asusa B250 Mining Expert, na której robiłem ostatnio właśnie taki materiał i tam była budowana koparka dla jednego z widzów. No nie bardzo jestem zwolennikiem tej płyty, ale nie powiem, że są one takie no najgorsze, bo no działają. No jak się trafi na egzemplarz dobry, to będzie śmigała, jak się trafi na jakiś bubel, to choćby był cudowny każdej firmy, to na pewno no mniejszym stopniu będzie człowiek zadowolony. Ale tak jak mówię, no to jest wielo, no 19 kart, no kto tyle będzie podłączał? Nawet nie ma systemu, który będzie obsługiwał 19 kart, nie istnieje jeszcze taki. Co bym polecił? No taką używaną płytę Biostara, proszę bardzo, za 100 zł do budowy koparki. Rewelacyjna. Sam u siebie mam w jednej koparce. Bajka. Kupiłem używaną. Chodzi już drugi rok. Zero problemów. Kolejna. Tu mamy Gigabyte'a. Świetna płyta. Bardzo dobrej klasy płyta. Gigabyte H110D3A. Sam u siebie mam w swojej koparskach chyba ze 3 czy 4 właśnie te egzemplarze. Tylko słaba jest akurat tutaj zdjęcie. Postaram się wam znaleźć inną jeszcze ofertę, gdzie będzie, o tutaj coś może będzie lepszego. O, tu mamy więcej zdjęć, sprzedawca akurat zrobił. Pokażę wam. No, logo Gigabyte'a, to może nie. O, tu mamy... A, H110D3, to czyli to nie jest wersja miningowa, przepraszam. To musi być wersja, moi drodzy, pokaż. Nie, no to jest to samo. Tak, to jest miningowa, przepraszam. Tu jest D3A, zdjęcie, a tam wrzucił już D3 zwykłe, czyli musi być po prostu pomyłka. Tu zaistniała, jak robił sprzedawca zdjęcie. O, tak, to jest wersja miningowa. Bo ma dodatkowe sekcje, tak jak widzicie tutaj, zasilań o 2 razy Molex podłączamy i 6 kart spokojnie możemy podłączyć na pokład. Bardzo dobre płyty. Ja u siebie mam chyba w 3 koparkach założone te płyty. Świetnie się sprawują, nic się nie dzieje, stabilnie. Do 6 kart bez żadnego problemu, pełna obsługa. Można jeszcze 7 założyć oczywiście przez złącze ME2. I jak najbardziej na początek dla kogoś, kto buduje pierwszą koparkę, polecam taką płytę. Czy Biostara, czy tego Gigabyte'a na 6 kartach. Rewelacyjna będzie wtedy właśnie ta kopareczka. To jest na socket 1151 pod procesor Intela oczywiście. No Celeron czy Pentium tam musielibyśmy założyć. No to taką wtedy zestaw sobie wybieramy. A jeśli szukacie oczywiście coś lepszego, bo tutaj tak jak widzicie, o, płyta Gigabyte'a, tu jest nówka, używana też, używana. Czyli znowu z jakiejś tam wymiany koparki, czy tam rozebrania. Bardzo dobra płyta. To drugą, jeśli na więcej byście chcieli budować, no może być ten ASRock, aczkolwiek ona ma jeden mały mankament, że za blisko są, moi drodzy, między sobą są za blisko tutaj te PCI, że potrafią się po prostu rizery dotykać ze sobą, trzeba to zabezpieczać, kombinować, więc nie jestem do końca zadowolony z takiej wersji tej płyty. Lepiej jak są te PCI porozkładane bardziej po płycie tutaj, tak jak pokazuję wam myszką, wtedy jest ta przestrzeń lepiej wykorzystana. Tutaj tak jedno na drugim wszystko ustawione. Do czego zmierzam? Poszukam wam to. To jest płyta dla kogoś, kto buduje koparkę większą niż 6 kart. B200 Gigabyte GAD B250 Fintech. Mistrzostwo świata w swojej klasie pieniędzy. Nie ma lepszej płyty na obecny czas, oczywiście. I długo, długo chyba jeszcze będą te płyty najlepsze do montażu, do jak koparek. Możliwość podłączenia aż 12 oczywiście kart, bez żadnego problemu. Super stabilnie działa, sekcje zasilania są chłodzone,
no, dodatkowe dwa zasilania tutaj na Molexie do sekcji PCI Express. Bardzo dobre płyty. Dla tych, którzy będą budowali koparkę większą niż 6 kart, tylko tą po prostu polecam wam kupować. Najlepsza płyta, da dobre pieniądze, tak jak widzicie. Co jeszcze, tak jak widzicie, Biostara, tak jak powiedziałem, tutaj mamy znowu tego Asroka, co wcześniej pokazywałem wam, no tutaj tego Gigabyte'a na 6 kart graficznych, więc no jest do wyboru coś fajnego. To na dzień dzisiejszy taką bym tutaj sugerował oczywiście zakupić sobie, jeśli myślicie nad budową koparki. Teraz procesor do tego. No jeśli budujemy to na Intelu oczywiście, no co byśmy wybrali? No Celerona jakiegoś tutaj, no mamy, no nie wiem czy tu jest wersja boxowa, czy tylko sam procesor. No trzeba by jeszcze do tego jakiś wentylator dokupić. Chłodzenie w zestawie pisze tak, no czyli wersja pełna. 2-megowa pamięć podręczna, 2.8 taktowanie zegara, 2 rdzenie, 2 wątki. G3900 model Celerona. No, no wiadomo, że na tym nie pokopiemy na przykład czy Monero, czy jakieś inne tam coiny, no bo to jest dość słabe, ale no jeśli chodzi o inwestycje i oszczędność, no to ten Celeron no, jest chyba najlepszym, rozsądnym wyborem. No ewentualnie możemy patrzeć jeszcze, moi drodzy, nad jakimś Pentiumem, no czy coś tutaj się uda nam znaleźć. No Intel Pentium G4400. No to jest taki podstawowy procesor Pentiuma, no już troszkę lepszy parametrowo niż ten Celeron, ale taki, żeby był no, najrozsądniejszy, to by, żeby był ta wyższa technologia tego Pentiuma. Zaraz zobaczymy, czy będzie coś tutaj do kupienia. 4500 to jest jakiś jeszcze inny egzemplarz. 4600 to nie. Taki, co ja mam właśnie w dwóch koparkach zamontowany. 4560, Kaby Lake, właśnie. Ten procesor do koparki, no to na tym już można coś pokopać. Jest to najlepszy stosunek ceny do efektów po tym pracy. Naprawdę bardzo dobry procesor i bardzo fajnie się, bo ma dwa rdzenie, ale ma cztery wątki. I to jest jego plus. To jest klasa procesora Intel Core 3, a kosztuje o połowę pieniędzy mniej. Bardzo dobre procesory. Tu mamy używane oczywiście, bo nowe no to powyżej chyba 300 zł kosztuje w tej chwili taki właśnie procesor. 4560 Intel Pentium, moi drodzy. I teraz no Celeron już patrzyliśmy i Intel Pentium, tak. Co jeszcze byśmy tu zerknęli? No i tu mam, bo już chyba się kończy oferta, bo wybrałem sobie do 200 zł, tak, do 200 zł przedział, no to czyli to. No i tu mamy jeszcze raz za 200 zł ten G4560 ten film. Tutaj też mamy 4560. Bardzo dobry procesor. Jak budujemy koparkę, możemy zainwestować, jeśli dobre pieniądze będzie gdzieś do kupienia, to polecam ten procesor wam wybrać, bo fajnie na nim się kopie właśnie Monero. Lepsza efektywność i bardziej lepiej działa niż Celeron każdy. Dalej, potem pamięć RAM. Moi drodzy, co jest wam potrzebne do koparki? 4 giga. Nie szalejcie, nie kupujcie 8, bo to jest przerost formy nad treścią, więc nie ma sensu. 4-gigowa pamięć. Pamiętajcie o tak, że do Intela potrzebne wam jest 2400 MHz, akurat pokażę na przykładzie tutaj pamięci Goodrama IRDM w wersji ze schłodzeniem. Potrzebne nam jest 2400 MHz szybkość i CL15. Pamiętajcie o tym czynniku CL15. To jest czynnik ważny do czasodostępności do pamięci, opóźnienie tak zwane. I im niższe, tym lepiej się zachowuje to w koparce. Jak jest, bo przeważnie większość to budujących nie zwraca na to uwagę i 17 by brali, 18, no różne te, prawda, opóźnienia, 16. No i później różne są sytuacje, że ta koparka no, dłużej startuje, zastanawia się to, no bo to niestety minera załączy czy coś, to dłużej myśli. CL15 jest uniwersalna, bo są jeszcze niższe, jest CL14, 13, 12 już nawet też są, ale tak jak mówię, 15 jest wystarczająco do koparki, zwracać na to uwagę, żeby było
do Intela 2400 taktowanie i Tencel 15, nie 17, tylko tak jak widzicie 15. No, tu mamy kości pamięci, tak jak widzicie, Cel 15. No, kość taka jedna kosztuje około 80 zł. I już mamy oczywiście cały temat koparki zrobiony tutaj. Płyta, procesor, oczywiście do tego te karty graficzne, no to już wedle uznania, co kto będzie budował. Ale tak jak mówię, to jak właśnie powiedziałem, no to te rzeczy, no to wiadomo, płyta, procesor, no i zasilacz jest nam ważny, żebyśmy dobrali sobie optymalne. Do tego oczywiście tu mamy stelaż potrzebny nam jest, bo też tam pisałeś, mój drogi, tam na temat właśnie tego stelaża. Więc co ja bym dobrał? Wydaje mi się, że ten używany, jeśli masz budowę chęci na później do 6 kart, jest świetną propozycją. Za 50 zł stelaż na 6 kart, no co od niego wymagać? Śrubki są w zestawie, ułożenie rozsądne, metalowy cały, na dole założenie zasilaczy. Bajka, po prostu bajka. Brać i nie dyskutować. Za 50 zł, no to świetny stelaż. Naprawdę godny bardzo polecenia. I ktoś jak myśli o budowie, jeszcze nawet włącznik tutaj sprzedawca dostawił, myśli o budowie koparki, polecam. Bardzo solidny na 6 kart graficznych. Świetny stelaż. Można oczywiście kupić, popatrzeć jeszcze coś innego wybrać, no jak będzie komuś tam odpowiadał, ładniejszego. No zobaczymy, co nam się tutaj pojawi. Na 6 kart 60 zł tutaj. Zobaczmy to. No otwórz. Jest, ok. Wow, jakaś własna konstrukcja przemyślana. Z czym to się je, jak się to je, to nawet nie wiem. No ale dobra, to darujmy sobie tą ofertę. Trochę by trzeba było się pogimnastykować i pomyśleć, jak to złożyć. Tu mamy na 2 zasilacze i 6 kart. No to jest nowy. Rama, komputer na TX6 budowana na 2 zasilacze, w stanie idealnym. No, też jest taki dość ciekawe, tylko tyle, że on nie ma całego metalu, tylko ma konstrukcyjnie i ułożenie tu ma, widzę, tak, no, może być, no 60 zł, może być taki stelażyk, jest dość fajny, zgrabny, no. Tamten za 50, bardziej, 70, przepraszam, 70 zł. To więc bardziej bym tamten za 50 był skłonny kupić niż ten tutaj za te 70. Ale no, kwestia do zastanowienia. Tu mamy za 70 zł na 7 kart oferta. No, też może być to coś ciekawego. Parametry są, wielkości, szerokość, wysokość, głębokość, wszystko jest. Liczba na 7, miejsc zasilaczy 2. Może i też jest niegłupi, no 70 zł nie jest to jakiś szał pieniędzy, więc można taki stelaż sobie też zafundować. Dalej, co tu mamy? 6 kart plus 2 karty Razer i jeszcze USB, to nie, to darujmy sobie taką wersję. Tu patrzmy, patrzmy, co tu jest jeszcze ciekawego. Na 10 kart ktoś budował, prawda? Tu mamy aż 6, też 7 za 80-90 zł, 7 i 2 zasilacze. Tu mamy 5 kart używane za 90 zł. No to tu dużo, trochę ktoś tutaj sobie wycenił. A tu mamy też taki na 7 kart za 100 zł. No zobaczmy na ten stelaż. Taki sam jak i tamten, co wcześniej oglądałem, tylko tyle, że tamten kosztował taniej. No nie wiem czemu, tutaj no jakaś inna widocznie firma oferuje ten stelaż. A tu mamy od 1 do 14 kart. Zobaczmy, za 100 zł. Co by tutaj było? To chyba jakiś taki piętrowy, no nie widać tego dobrze. Dobra. Do 14 kart graficznych. Płyta główna i 2 zasilacze. Śrubki, wszystko jest. No nie, no akurat na 14 kart to bym nie proponował nikomu budować koparki, bo to jest szaleństwo. Najlepiej się buduje koparki 6, 8, no 10 kart, no to już jest wow.
O 12 to nawet nie myślałbym, bo to jest naprawdę za dużo. Na 7 kart też za 100 zł. Tu mamy jakieś używane chyba. Też. No to tu mamy na 6 kart, zobaczcie, 100 zł. A tam było ta sama oferta, ten sam stelaż, jak i tu widzicie, za 50 zł. Tak, bo to jest identyczny stelaż. Tamten, co był za 50. To samo z włącznikiem. To nawet nie ma się co zastanawiać, tylko kupować tamten za 50 zł. Bo to jeszcze zostanie drugie 50, że można drugi taki zakupić. No jest do wyboru, do koloru, wiadomo, no, kto uważa, jaki tam dla niego jest najlepszy wyglądem, funkcjonalnością, no to sobie sam dobierze wedle własnego budżetu i jakiejś tam preferencji, jakie uważa. No ja na pewno bym szukał czegoś fajnego, rozsądnego za jakieś też mądre, nie za szaleńcze pieniądze, które tutaj są wystawiane oferty. To ze stelaże to spokojnie jest tutaj też możliwości wyboru. Powiem wam, co ja bym teraz widział do zbudowania koparki dla siebie. Mam taką wizję, że w tym roku sobie chcę zbudować koparkę już na nowych technologiach. A dlaczego na nowych? Postawię teraz na Ryzena. I moi drodzy, szukam właśnie i znalazłem sobie, tak jak widzicie, są płyty pod AM4, bo to jest na tym właśnie Ryzen oparty w podstawce. I tutaj nawet jest jakaś używana. Ta płyta Gigabyte AB350 Gaming wersja, B350 chipsecie. No 300 zł kosztuje, to jest płyta główna używana, tak jak sprzedawca napisał. Ale ma fajną tutaj parametry i mnie żona odpowiada, bo ma zasilania na 5 kart graficznych. Mamy PCI Expressy, te jedynki mamy 3 i normalne 16 mamy 2. Więc normalnie w pełni 5 kart graficznych, jakbyśmy chcieli obsłużyć, to bez żadnego problemu. Tu mamy tak, PCI Expressy właśnie 16 mamy, złącze. I ze standardem 3.0 i PCI Expressy 16 i ze standardem tego też Expressu 3.0, tylko że jest razy 1 szybkość, czyli normalnie do właśnie tych parametrów do działania, do cold miningu wystarczająca płyta główna. I tutaj na tą płytę, no tu maksymalnie 5 kart możemy zainstalować. Znalazłem model inny, Asroka, zaraz wam pokażę. Jest już, była używana 10 miesięcy, w stanie idealny, sprzedawca pisze, 100% sprawna. Możliwy odbiór jest w Warszawie, do uzgodnienia na miejscu, całość widoczna. Nie wiem, czy to daje jeszcze jakąś gwarancję. Sprawdźmy. Przed licytacją. No nie widzę nic na temat gwarancji. Chyba, że na dole zobaczymy jeszcze na ofercie. Na samym dole zdjęcia, opór, zwroty. Aha, czyli nie ma nic na temat gwarancji. No to tak jak mówię, no płyta dobra, ale no szkoda, że nie ma żadnych praw gwarancyjnych już. Jak 10 miesięcy, to powinna jeszcze mieć gwarancję, bo bez żadnego problemu 3-letnie są gwarancje. Tutaj te, jak widzicie, te kolejne pod Ryzeny, to mają tylko na 3 karty graficzne obsługę. Czyli możemy budować sobie taką mikrokoparkę, maksymalnie z 3 kartami. I to zobaczcie, 300 zł jest już cena za taką płytę i nadal nie ma nic takiego, co by było naprawdę fajnego do zbudowania szkieletu koparki, bo nawet ktoś tam pisał właśnie na grupie, jeden z tam z naszych, prawda, działających w naszej grupie tam członków, że jak najbardziej chciałby zbudować właśnie koparkę na płycie właśnie i na procesorze Ryzen. No i pytał się o dobór takiej właśnie płyty i co by tutaj wybrać. No to właśnie mogę właśnie tutaj jakoś przekazać mu informację, jeśli jest zainteresowany i jeśli jeszcze nic nie kupił, że takiej właśnie płyty możemy sobie tutaj przejrzeć. I ta koparka byłaby już na tej najnowszej technologii Ryzena. Byśmy tutaj zaraz pokażę, jaki model wybrali do tej koparki, no bo też Ryzenów jest dość dużo do wyboru. Można w czymś wybrać, ale tak jak mówię, wiadomo, że to wszystko inaczej cenowo wychodzi. O, zobaczcie, ta płyta Asroka AB350 Pro ma, moi drodzy, tak jak widzicie,
już zasilenie na 6 kart PCI Express. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta już płyta spokojnie do miningu nam się nadaje i możemy taką płytę sobie już zafundować. Jak najbardziej ASRock tutaj widzę, że spełnia nasze oczekiwania. I wtedy taką płytę kupujemy i do tego możemy podać właśnie 6 kart, czy to będą GTX 1070, czy to będą oczywiście te najnowsze RX, na przykład 5500 albo 5600, no czy kogoś jak będzie stać na te 5700. To już będzie dość fajna, wydajna, naprawdę nowoczesna kopareczka do działania. I ja właśnie myślę nad czymś takim, ale na pewno nie kupię taką na 6, bo ja sobie kupię na 3 albo 4 karty, dla mnie to wystarczy, więcej nie będę fundował sobie pieniędzy, bo to jest jako dodatek, taki będzie nowoczesna koparka gadżetowa. Ale to spokojnie wam pokażę właśnie, jak tylko ochłonę z wydatków, to wtedy wam pokażę, jak to będzie się zachowywać. Ta ma na ile, zaraz zobaczymy. Ta ma raz, dwa, trzy, cztery karty MSI, ta płyta, cztery karty tylko obsłuży nam. Ma możliwość podłączenia PCI Expressy. Tu są dwójki i PCI Express 3.0, 16, PCI Express 2.0, 16, PCI Express 2.0, mamy dwa razy, a tutaj było po jednym razie, tak. No, czyli cztery w sumie, oczywiście. No na pewno bym, jak już miałbym brać tą szóstkę, no to wziąłbym tego ASRocka. No dość dobra płyta główna, to więc wydaje mi się do miningu wystarczająca na naprawdę fajną zbudowanie koparki. I do tego, moi drodzy, no chyba, że kogoś nie stać, no to sobie kupi taką na trzy karty, no to tam są już od 200 paru złotych można kupić te modele na trzy karty obsługi. Nawet na tym chipsecie, tak jak widzicie, B450, tylko że tutaj ze 317 zł, no można kupić taniej, bo tam znalazłem, to taką płytę właśnie na tym chipsecie B450 do miningu spokojnie też można zakładać, bo ona ma na trzy karty graficzne, tutaj można spokojnie obsłużyć. Więc bardzo dobra płyta. Tylko tak jak mówię, no nie więcej niż trzy karty tylko możemy założyć. I do tego teraz weźmiemy sobie procesory Ryzen. Dlaczego Ryzena? Bo Ryzen ma wielkie możliwości teraz do kopania na samym procesorze, czyli Monero i te inne pochodne coiny tam, które prawda możemy kopać na procesorze. No są bardzo wydajne. Ryzen no tutaj przewyższa Intela i pod każdym względem no polecam wtedy sobie takiego właśnie Ryzena zakupić. No ale tak jak widzicie, no ceny nie są małe za Ryzena procesor. No tak jak mieliśmy przed chwilą, Celerony kosztowały po 100 zł. No to Ryzena, żeby coś kupić sensownego, no to 600 jest niewyjęte. Musimy tyle wyasygnować. Do tego płytę widzieliście, no ponad 300 trzeba szykować. To mamy zakoparkę już bez żadnych szkieletów ani nic. To jest tylko sam po prostu podzespoły główne, czyli płyta i procesor. Mamy już, moi drodzy, 1000 zł. A gdzie reszta? To nie jest taka tania zabawa i więc tutaj trzeba się nad tym dobrze naprawdę zastanowić. Będzie to nowoczesna konstrukcja na nowych komponentach, najwyższej już serii tych parametrów, ale oczywiście no niestety będzie to kosztowne na początku, żeby to zbudować taką koparkę. Można sobie zaszaleć i zbudować jedną, ale konkretną. Albo no pomyśleć i kupić dwie, zbudować czy kupić używane jakieś tam od innych, no starszej technologii, starszej, no te wcześniejsze i no i działać też i pracować na nich i kopać. Ja tutaj szukam takiego właśnie modelu procesora. Tu mamy takiego Ryzena 2600X, sześciordzeniowy, 4x4, 2 GHz, wersja boksowa, 634 zł. Bardzo dobry Ryzen, piąteczka. Godne uwagi. Ja bym sobie takiego myślał właśnie do mojej koparki zafundować. Ewentualnie jeszcze coś widziałem ciekawego. Tu mamy zwykłe 2600. To nie. 2600 i ten X no jest lepszy parametrowo. Tu mamy 3600, 2600X.
No to tak, jest, bo 3600 standardowo do 4.2 w trybie turbo boostu on osiąga te parametry. No i 6 już z Zeni, zaraz zobaczmy sobie. Moi drodzy, mamy liczba obsługiwanych wątków jest 12, 4200 taktowanie w wersji podwyższonej turbo. Teraz także nie ma zintegrowanej z procesorem jakiejś kart, nie posiada. Obsługa Hyper Trading. Teraz mój maksymalny pobór no 95 W. No nie mało pobiera, no niestety Ryzeny no, troszkę muszą pobierać więcej prądu, ale no to jest już 16 mega cache'u ma pamięci. No bardzo dobry procesor. Do kopania, z tego co już tutaj, ja nie posiadam takiego, ale co słyszałem i oglądałem w internecie, no to ludzie tam fajnie testują te procesory i naprawdę polecają. Bardzo dobrej klasy procesor do działania i kopania. Do komputera stacjonarnego też bardzo dobry procesor oczywiście, do tych nowych tej chwili to świetna stosunek ceny do jakości. Zobaczymy teraz dalej jeszcze co tutaj moglibyśmy wybrać, czy są jeszcze jakieś lepsze te Ryzeny, ale model 3400 jest jeszcze jakiś, ale ma tylko 4 rdzenie. Już jakbym miał wybierać i sugerować, no to oczywiście 6 już rdzeniowy. No bo im więcej tych rdzeni, tym bardziej dla nas jest to korzystne w tej kopareczce. 2600, no to co ceny są już dość duże, powyżej 700 zł. No nie no, w granicach 600 zł to trzeba szykować na taki Ryzen właśnie piąteczkę 2600X model. To naprawdę ten widzę w swojej koparce, którą będę chciał zbudować. Nie będę patrzył na Ryzeny 7, bo owszem, no są jeszcze lepsze, wydajniejsze, ale no niestety tam się zaczynają ceny powyżej 1000. Więc no chyba to byłoby białe szaleństwo, żebym zbudował koparkę na samym procesorze, który kosztuje ponad 1000 zł. No to nie. Na pewno nie będę taką inwestycję się bawił, więc no na pewno będę chciał szukać czegoś rozsądnego. Może zobaczymy, czy tutaj będzie coś ciekawego. Wiesz. Patrzmy, to poniżej 600 zł to raczej widzę, że nie znajdziemy chyba takiego dobrego egzemplarza. 1600 no to już bym nie myślał chyba bardzo nad tym. To zobaczmy co on tu ma. Nowy, ok. 4 giga w trybie turbo, a tak to ma 3600, 12 wątków, 6 rdzeni, 1600X. Tak samo 95 poboru prądu. 16 mega cache. No nie, no to już ja bym miał brać, to wolałbym te 2600 wybrać ten egzemplarz. No różnica ceny nie jest jakaś drastyczna, a jednak różnica w klasie samego procesora no jest odczuwalna i bardziej widoczna. Tu mamy najtańszą wersję 2600 Ryzen 5 w trybie boostu 4200. No i mamy 634 zł. Jest to nówka, tak jak widać, nóweczka. No pewnie gdzieś jeszcze jakbyśmy poszperali po internecie, to pewnie znaleźlibyśmy jeszcze w lepszych pieniądzach, ale tak jak mówię, maksymalny pobór pisze 65 W. No to już mi się tu podoba. Nie wiem na ile to jest prawdą, ale jeśli jest to prawdą, no to oczywiście to koparki jeszcze lepiej, bo mniejszy pobór prądu. AMD Cooler, wszystko wersja boksowa. To więc już widzę taką właśnie koparkę dla siebie, jak będę budował ją, to oczywiście Wam zrobię materiał i będę pokazywał jak ona funkcjonuje, bo chcę właśnie do tego zapodać sobie taką płytę tutaj właśnie pod ten procesor, no i zasilacz jakiś tam fajny sobie do tego dobiorę, żeby tam było to rozsądny cena do jakości i do tego oczywiście karty graficzne, zapodam jakieś Radeonki. Na pewno nie będę kupował tych najnowszych. No, zerknijmy na nie, ale powiem szczerze, że na razie nie jeszcze, jakoś ich bardzo nie widzę w swojej koparce. Kupię jakieś właśnie dwie fajne albo trzy Radeonki normalne i 580 za dobre pieniądze i będę bardzo zadowolony z nich. Będę miał taką platformę testową do różnych gdzieś eksperymentowania, gdzieś kopania. Zaraz zobaczmy sobie, moi drodzy, po ile są. Czy ceny coś się poprawiły, zmieniły? Kart właśnie 500
5500, 5600, które już są w sprzedaży, i 5700. No bo tutaj mam kryterium ustawione do 1700 zł, więc poczekajmy. Mamy 6 stron wszystkich do obejrzenia, to nie jest dużo. Jesteśmy już na trzeciej, to więc myślę, że coś się nam pojawi. Na razie mamy wszystkie te podstawowe, normalne karty, które do tej pory są w obiegu. A te nowe jeszcze, się widzę, już mamy 800 zł i dalej nie mamy tych nowych kart. To tak chcę wam tylko po prostu poinformować. 580, 570. Tu nie ma, nie ma. Nadal nie ma. Dalej nie ma. Zobaczcie, tutaj 5700, 1650 zł. Cena bez komentarza. Na grupach są tańsze te karty, tak jak powiedziałem. Warto śledzić ceny i w ogóle grupy na Facebooku, bo i nowe, i używane są tam karty w ofertach i można kupić na dużo mniejsze pieniądze niż oczywiście na internecie, na Allegro czy tam na OLX-ie. 570, 580. O, zobaczcie, jest pierwsza jakaś, teraz zobaczę, czy tu niżej nie było. Nie, nie było. Czyli tu mamy, moi drodzy, pierwszą Radeonkę RX 5500XT, 1090 zł, MSI. To już wersja jest ta XT, 5500XT. No wygląda ładnie, wykończenie, no to zawsze oczywiście MSI to jest MSI, ale no cena nie dla górnika, no 1090 zł za 5500 i w wersji XT ja bym nie dał, no nie wiem jak was stać, ale no na pewno ja bym nie wydał tych pieniędzy. Mamy kolejną za 1090 już pełne, 8 Pulsa Szafira, proszę bardzo. 5500XT, 8 giga DDR6 oczywiście, i one mają 128 bitów przepustowość właśnie pamięci. To jest ważne, bo te obecnie pracujące już w koparkach i w komputerach 570, 580 czy 470 czy 480 mają przepustowość szyny pamięci 256 bitów. A teraz właśnie AMD poszło taki rozum, inaczej ułożyło strategię, że 5500 mają przepustowość 128 bitów, 5600 wszystkie mają 192 megabity przepustowość szyny pamięci i 5700 dopiero mają pełną 256 przepustowość szyny pamięci. Tym się one różnią i dlatego są te ceny ich inne i inne mają możliwości w miningu, no bo ta szyna jednak dość duże ma znaczenie później na osiągi w naszych koparkach. O 1100, teraz jedziemy dalej, bo mamy 6 tych stron, to już niedużo zostało. 5500XT, no to 1100. Dalej, tu jest jeszcze, no jak ja bym miał kupować teraz 580 Armora nówkę za 1100 zł, no to przecież wolałbym już te kupić, te 5500, no to nawet bez porównania. Tutaj mamy to, co mamy. Dalej, lećmy. O, gamingi MSI 5500, no mamy te za 1160 zł, to wcześniej tam były tańsze. Tu nie. O, Nitro są. Radeon 5500 Nitro. Nawet z ciekawości zobaczymy, jak to wygląda, moi drodzy. Jeśli to tak świeci i tak wykonane jest, no to powiem szczerze, że mistrzostwo świata. Zbudować taką koparkę z takim podświetleniem i do tego jeszcze jakieś świecące LEDy, no to jest się czym pochwalić wtedy, prawda, nawet przed znajomymi, zobacz jaki mam piękny zestaw komputerowy. Elegancko to wygląda, naprawdę mi się to bardzo podoba. Może ktoś nie lubi świecidełek w swoich tam komputerach, no ale ja jestem zwolennikiem, że uwielbiam jak mi tam dużo ładnych właśnie kolorowo świeci. Nie przesadnie, ale tak ładnie z jakimś ze smakiem.
Zobaczmy tutaj dalej. 5500, dalej mamy. 5500. Powiem, ceny nie są takie tanie, tych 5500. Dużo, naprawdę dużo. Tu nie ma, tu nie ma. O, jest 5700 pierwsza. Nie, już tutaj się pojawiły 5700. Jest 5700, proszę bardzo. Radeon 8 giga, 256 bitów, to co powiedziałem. Szafira. Szafira mamy tego Radeonka. 5700. No ale zobaczcie, cena. 1550. Kiedy się zwróci tam ta karta? Jak pokazywałem w poprzednim jakimś materiale, koparka na 6 kartach 5700 według wyliczeń kalkulatora pi razy oko wychodzi, że zarabia na dobę około $1,80 na czysto po odjęciu kosztów prądu. To teraz musimy kupić 6 kart po 1550, to musimy wydać no ponad 9000, a ona będzie zarabiała nam $1,80 na dobę. To dla mnie to nie jest biznes. To na pewno trzeba się mega zastanowić, czy jest sens takich kosmicznych pieniędzy zainwestowania w jedną koparkę. Tu mamy szafiry pulsy, to właśnie były. Tu mamy 5700 MSI, też karty. Proszę bardzo. Tylko, że to są mech wersja, nie jest to gamingi, tylko wersja taka standardowa. 36 miesięcy gwarancja, wszystko, no bajka, no wygląda to elegancko, wykonanie, no widać, że ślicznie to zrobione, ale no nie jest śliczna cena, 1586 zł. No już mamy barierę 1600, zobaczcie, przekroczoną, za jedną kartę 1600 zł. I tu, to robiłem właśnie na tych kartach Evok, właśnie 5700 dla tam koparkę, dla Marka i właśnie te karty on zakupił tam w Niemczech, no to jego wyszły te karty gdzieś około 1400 zł. To, a u nas proszę, 1660. Niemcy nie dość, że zarabiają w euro i zarabiają piękne pieniądze, to jeszcze mają taniej produkty. To jest ciekawe. My Polacy musimy po prostu być niesamowicie bardzo bogaci, żeby skupować sobie zabawki elektroniczne za takie kosmiczne pieniądze. No i tutaj jeszcze są droższe, proszę bardzo. 1683 zł. No nie, no ja no w życiu, no po prostu w życiu bym nie kupił tych kart. Dla mnie to jest nieporozumienie. Nie te pieniądze. Do komputera nawet, jeśli bym miał kupować, to też bym się mocno zastanowił za tyle pieniędzy kupić tę kartę. Ale to mówię, no to jedną to jeszcze bym przebolał chyba, ale to kupić kart takich z 5 czy 6 do koparki, no to są kosmiczne pieniądze. Czyli reasumując, no ja będę budował sobie taką koparkę, ale na pewno nie będę inwestował na razie w żadne te serie 5000, bo dla mnie to jest na razie jeszcze wiele znaków zapytania w stosunku do tych kart. Zakupię sobie fajne jakieś 580, 8-gigówki i do tego, tak jak powiedziałem, Ryzena takiego sobie zafunduję, plus tego piąteczkę 2600, plus do tego właśnie świetną płytę jakąś na 3 karty, bo będę może budował albo na 3, albo na 6, zastanowię się jeszcze dokładnie i taki zestaw sobie zrobię kopareczki, naprawdę dość fajnej, nowoczesnej, tak żeby mi, prawda, ten procesor też dodatkowo mógł pokopać coś do działania tam właśnie lepszego w tych algorytmach nowych. Mógł wtedy wam pokazać, zaprezentować, jak to funkcjonuje, jak to się sprawdza. Dobrze, nie przedłużając tego materiału, bo i tak już się rozgadałem, czyli odpowiadając tu mojemu widzowi winniś, czyli dla ciebie jedyny wybór to są karty RX 570 czy 580 w dobrych pieniądzach, jak znajdziesz. I do tego ten zasilacz, który tam ci pokazałem, tego Thermaltake'a. Będzie mega plus ta obudowa za 50 czy tam 80 zł. To już coś wybierzesz. Ktoś jak ma jakieś kolejne pytania, oczywiście może spokojnie pisać.
na foxbaksik40@gmail.com. To jest do mnie mail oczywiście. foxbaksik40@gmail.com. I moi drodzy, na tego maila przyjmuję wiadomości jak najbardziej. Wszystko możecie pisać, jakieś, jak chcecie, jakiś kontakt ze mną, czy to w sprawie kolokacji, czy to w sprawie jakiejś tam koparki, czy jakichś innych problemów. To oczywiście, jeśli tam przed kanałem tutaj na przykład w komentarzach tym na mnie chcecie pisać, czy coś, albo no po prostu wolicie tam bezpośrednio się skontaktować, to albo przez właśnie maila, albo przez grupę oczywiście na Facebooku. Kanał się widzę, cały czas przybywa subskrypcji. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Cieszy mnie to, że oglądacie, że ten kanał się powiększa, potencjał jego i więcej widowni przybywa tutaj. Coś ciekawego dla siebie każdy tam znajdzie. Staram się, żeby były te materiały jak najbardziej realne, ciekawe, jak najbardziej rozsądne do tego, co się dzieje na rynku miningowym. Nie opowiadam tutaj jakichś astronomicznych głupot, że tak jest różowo, cudownie, bo nie jest tak cudownie. Jest to fajne tutaj działanie w kopaniu. Każdemu to polecam, kto lubi majsterkować, bawić się przy koparkach, prawda, przy komputerach i pasjonuje go to, wciąga. Jest to świetna przygoda, ale no niestety na dzień dzisiejszy no nie taka mega dochodowa. Zawsze się coś zarobi, bo to jest normalne, bo nie można powiedzieć, że czegoś się nie uda zarobić, bo się zawsze coś zarobi, ale no nie są to jakieś kosmiczne pieniądze, broń Boże. Powiedziałbym, że no tej chwili to tak jesteśmy na poziomie takim parę procent powyżej zera. To nie jest jakiś szczyt dużych dochodów, ale zawsze przynajmniej do przodu. Ale to pod tym kątem, że jeśli to działamy długofalowo, to oczywiście będziemy mieli dopiero potem dobre dochody, jak poczekamy na te mega górki i wtedy sobie wymienimy te ukopane nasze coiny na walorach giełdowych, jak pójdą tendencje wyżowe. A na dzień dzisiejszy to działamy, kopiemy i mamy taką tendencję, że mamy to pomnażać, to co się tam zbiera na naszych portfelach. Dziękuję Wam serdecznie za komentarze, za pytania, za jakieś tam informacje, które mi też piszecie na grupach na tym. Cieszy mnie to ogromnie, że jednak ta populacja kryptogórników się powiększa, jest ich coraz więcej, przybywa tutaj na kanale, coraz więcej ludzi się tym interesuje. Super, naprawdę cieszy mnie to ogromnie. Materiałów też będę kolejnych tworzył, coś ciekawego następnego znowu coś tam szykuję, więc na bieżąco, jak macie jakieś tematy, wy też myślicie, żeby coś wam opowiedzieć, coś pokazać czy coś, oczywiście piszcie, będzie to na pewno przeze mnie brane pod uwagę, żeby wam pokazać w kolejnych materiałach, opowiedzieć o tym, co tam wy chcielibyście się dowiedzieć. Po to ma być ta interakcja między nami, żebyśmy wzajemnie sobie mogli tutaj pomóc. Ja wam ze swojej strony wiedzą i swoim zapleczem technicznym, jak i też doświadczeniem, a wy czym, co was nurtuje, problem jaki macie i zastanawiacie się, jak do niego się zabrać, więc po to jesteśmy tutaj w tej komunikacji między, prawda, YouTube'em a sobą, żebyśmy mogli sobie wzajemnie pomóc. Cieszę się, że oglądacie, super, że ten kanał jest chyba na tym YouTubie, przez to zbudowaliśmy taką grupę społecznościową, bardzo fajnych, prawda, kryptonaród się rozwija. Cieszy mnie to, że ten kanał ma potencjał, ma możliwości i będę dalej, prawda, rozwijał dla was te wszystkie materiały, więc cieszę się, że i obejrzeliście dzisiaj ten materiał na spokojnie. Mam nadzieję, że wam coś to może wyjaśni, podpowie, że będziecie mogli się zastanowić nad tematem zbudowania koparki pod swoje oczywiście potrzeby, bo każdy ma jakieś inne, ktoś innego uważa lepszego czy tamtego. Jestem do waszej dyspozycji, jak macie kolejne pytania, coś jeszcze chcecie, żebym wam wyjaśnił, powiedział, to oczywiście piszcie pod materiałem komentarze i pozdrawiam was moi widzowie i górnicy bardzo, bardzo gorąco i niech moc oczywiście hashrate'u będzie z wami. Do następnego materiału. Trzymajcie się, moi drodzy widzowie. Na razie. Hej, hej.